Siemano, siemano, witam w Q&A. Także zacznijmy od strony jurkowski.com, bo ostatnio o stronie zapomniałem, no bo to jest też nowość. Nie wszyscy muszą pamiętać, że jurkowski.com jest, a on już jest i tam też pytania można zadawać. Czy zamierzasz zrobić no-name alert rapowy, ale z raperami, na przykład z Paluchem, Quebo na Fide i tym podobne? Raczej nie. Już o tym mówiłem na streamach. Producencki no-name alert z producentami to jest zupełnie inna jazda, gdzie możemy posłuchać muzyki, można pogadać sobie o warsztacie i to nie jest bardzo męczące producentów. A rapowy no-name alert jest męczący, uwierzcie. I wielu raperów oglądało te no-name alerty i z wieloma rozmawiałem i mówili, że nigdy, przenigdy nie chcieliby siedzieć 2-3 godzin i słuchać tych rapów i tak naprawdę połowy to by wskreślili w sekundę, a nie chcą tego robić, nie chcą nikomu robić przykrości. No także raczej rapowy no name alert z gościnnym udziałem rapera nie zdarzy się za szybko, no chyba, że będzie to jakaś wyjątkowa okazja, jak na przykład było raz kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu z Pęksem przez Neta zrobiliśmy taki no name alert. Czy według ciebie aktualnie w Polsce jest jakaś wytwórnia, która jest bezkonkurencyjna? Jeśli tak, to która? Michał Kielar, myślę, że nie ma takiej. Każdy trafia do swojego gdzieś tam grona odbiorców i myślę, że nie da się powiedzieć, że jedna jest jakoś wyjątkowa. Można to jakoś tam podzielić, że jest kilka wytwórni, które są wiodące z naciskiem powiedzmy na SB Mafia i Quality z racji tego, że no wydają dużo, dużo rzeczy tam rzucają, dużo młodych new schoolowych graczy, za którymi idzie jakaś spora grupa osób. Mimo tego, że oglądam vlogi, dzięki którym można dowiedzieć się dużo, za co wielkie dzięki. No problemo, mordo. To spytam, czy ogólnie wszyscy raperzy to raczej takie luźne ziomki, czy to tylko moje wyobrażenie raperów? 99% to są ziomki, które sobie nawijały rapsy, no i miały sobie zajaweczkę i nagle gdzieś im pykło i są gdzieś powiedzmy na świeczniku, ale to są dalej normalne ziomy. Jurek, odkąd zacząłem słuchać hip-hopu i w ogóle muzyki, to do dziś nurtuje mnie pytanie, czemu? Szczególnie polscy raperzy zawsze nagrywają płyty i grają koncerty z podkładem elektronicznym. Ha, Maksymilian, nie zawsze. Jest już wielu, którzy grają z żywym bendem i po tej zmianie na żywy bend też uważają, że to jest super sprawa. Do każdego utworu wykorzystywany jest jedynie beat od producenta i wokal. Nic więcej. Moim zdaniem przez to rap jest teraz taki powtarzalny. Nie wydaje mi się, mordo, żeby to było z tego przyczyną. Powiem ci szczerze, że jak doceniam bardzo mocno żywe instrumenty i koncerty z żywymi instrumentami, to jest super sprawa i naprawdę jest to świetna rzecz, ale na przykład czasami brakuje mi, nie wiem, gra koncerty Bisz powiedzmy z bandem i robią poloka aranżacji z żywymi instrumentami, no to mam momentami taką tęsknotę do tego, żeby tam poleciał po prostu beat i żeby się Bisz wpierdolił na ten beat po prostu tak hip-hopowo, rapowo i nara. Także no tutaj bym aż tak nie sądził, że to jest takie skreślone, że nie ma w ogóle podjazdu beat do samych żywych instrumentów. Oczywiście żywe instrumenty dają pole do popisu większe i ten koncert jest dużo ciekawszy, ale nie skreślałbym tutaj typowego duetu MC i producent, którzy wjeżdżają i po prostu rozpierdalają scenę. Także wszystko zależy od rapera. Jest już sporo raperów, którzy przecież grają koncerty z żywymi instrumentami i to im wychodzi bardzo dobrze. Jest Łona, jest Mes, jest Bisz, jest Grubson, jest tego trochę. Oczywiście jest tego mniej niż powiedzmy samo granie z DJ-em, no ale to jest oczywiste ze względów też logistycznych, myślę. Ale nie uważam, żeby to było aż tak strasznie przekreślane, jak ty to przekreślasz. Ja aż tak tego nie przekreślam. Doceniam żywe instrumenty, ale koncert z DJ i MC to też jest moc. Czy raperzy powinni korzystać z instrumentów? Stary, nikt nic nie powinien. Nie możesz mówić komuś, że ktoś powinien. Tobie się może to bardziej podobać. Nie uważam, że powinni. Ale no, jeżeli to robią, tak jak, nie wiem, VNM na przykład zagrał na Polish Hip Hop Festiwalu z żywym bandem, no to był bardzo fajny powiew świeżości, także fajnie jak spróbują, ale nikt nic nie powinien. Czy nagrałbyś kiedyś wywiad z Focusem? Ciężki gość się wydaje do wywiadów i zastanawiam się, jakbyś to udźwignął. To jest odpowiedź tutaj na pytanie do osób, które gdzieś tam pytały o wywiad z DGE, o wywiad z kimś tam i z kimś tam. Jak będzie taka możliwość, to nagramy. Dlaczego nie? To nie jest tak, czy bym nagrał. Jasne, żebym nagrał. Zawsze to jest jakaś ciekawa rozmowa i ciekawe doświadczenie. Także odpowiedź na takie pytanie, czy bym nagrał, zawsze brzmi tak. Kwestia logistyki i chęci z obu stron. Wszyscy lecą w ubrania powoli. Nie chciałbyś założyć swojego brandu, a nie tylko jakoś spontaniczne rzuty jak Quality? Czekaj na to. Będzie to powiązane ze mną, ale to nie będzie stricte mój brand odzieżowy. Ale o tym to wam kiedyś moja żona opowie. Jesteś dobry. Czym spowodowany jest tak mały zasięg twoim zdaniem? Może trailery, które ostatnio są modne, zainteresowałyby ludzi, którzy cię jeszcze nie sprawdzili? Mordo, można robić te trailery, ale czy trzeba? Nie wiem, mi jest dobrze tutaj, gdzie jestem. Ja nie walczę o miliony subskrypcji i jakieś tam nie wiadomo jakie zasięgi. Jest okej, bardzo dobrze mi jest tutaj, gdzie jestem. To się rozwija pomału, ale cały czas do przodu jak krzynówek.
Sarakazm. Słowo definiujące brzmienie najnowszego wydania New Schoolu w naszym pięknym kraju, moim zdaniem. Brak konkretnych wartości, tylko hajs, pieniądze i panienki. To powoli zjada scenę i tak słaby lirycznie rap, niekoniecznie technicznie, w większości przypadków nowej fali będzie już obecny, czy tylko minie jak dawne hip-hopolo. Nie wiem, nie orientuję się, ale wydaje mi się, że takie trochę czasy teraz są. Kiedyś się nawijało o problemach, bo tych problemów było więcej. Teraz nawijają o tym, czym żyją młodzi, a żyją właśnie imprezami, hajsem i Gucci Srucci. No i jakie życie, taki rap troszeczkę. Myślę, że z biegiem czasu się to zmieni, bo artyści dojrzeją, ich słuchacze dojrzeją i będą nawijać o czymś innym. Mam taką nadzieję. Z którym raperem Oskar złapał najlepszy kontakt, a z którym twoja małżonka? Z którym raperem moja małżonka złapała kontakt najlepszy? To ci powiem, trudne pytanie. Jeśli chodzi o takie anegdoty, to z takich ciekawszych, Oskar łapie kontakt z każdym tak naprawdę, jeżeli się ma okazję z nim spotkać. Jest piona bita i jest zaproszenie do pokoju, do zabawy oczywiście. Była kiedyś zabawna historia z Grubym Mielskim. Mielon do mnie przyszedł i poznaje Oskara i Oskar się pyta, jak masz na imię, a Tomek mówi, że możesz do mnie mówić albo Tomek, albo Gruby, albo Mielski. Wtedy Oskar do niego, Gruby, chodź, idziemy się pobawić ciuchcią. I tak też zostało z Grubym i pobawili się ciuchcią. A i też jest śmieszna historia z dwoma słowami. Jak do mnie przyszli, to Oskar pierwsze co zrobił, to Astka chwycił za łapę i mówi, będziesz ze mną spał? A jeśli chodzi o moją małżonkę, to ją by trzeba zapytać. Rozkminiłeś glidera? Czy jak na kępie nie podbiłem do ciebie tylko i wyłącznie dlatego, że kiedy byłem na Festiwal Parku, to zawsze sobie rozmawiałeś, śmigałeś z dziewczyną, to zjebana akcja czy poszanowanie waszej prywatności? Pozdro, Jurek. Z żoną, nie z dziewczyną, to po pierwsze. A po drugie, możesz podbijać, mordo. Jestem na kępie, to jest też tam po części moja praca. Nawet w prywatnej sytuacji też możesz podbijać. Nie ma tego na tyle, że w sensie nie jest to jakiś fame, nie wiadomo jaki, że tutaj teraz nagle ja nie mogę przejść, bo się wszyscy na mnie rzucają, ja muszę się chować. To się nie zdarza za często, także normalnie podbijaj i pogadamy. Jak twój norweski? Umiesz płynnie? Długo się uczył? Jaj ken snake norsk bare lit, jaj snake po norsk, jaj hette Filip, jaj bare jaj hette, to jest wszystko, co mam powiedzieć. Jurkowski, co się stało z twoją karierą piłkarską? Była i przepadła, można powiedzieć. Nie dostałem się na AWF do Poznania, kilka punktów mi tam zabrakło. Jakbym został w Poznaniu, myślę, na AWF-ie, to byłaby szansa, że zostałbym w Lechu i poszedłbym już do seniorów, do drugiego składu. No ale nie dostałem się na AWF i poszedłem do Gorzowa, a jak poszedłem do Gorzowa, no to troszkę byłem zły na całą piłkę i na cały świat i przestałem grać przez rok, a później już sobie tam kopałem, gdzieś tam w czwartej lidze, gdzieś tam chwilę może i w trzeciej, a później i w okręgówce, i w A-klasie i to już było takie granie dla przyjemności. Świetne czasy, wspominam je bardzo dobrze. Polecam granie w A-klasie czy okręgówce. Super ludzie, mega atmosfera. Siema Jurek, który raper według ciebie robi największy hajs z wyświetleń, koncertów i sprzedaży płyt w Polsce? Zajrzyj sobie, kto gra najwięcej koncertów, kto ma najwięcej wyświetleń i kto sprzedaje najwięcej płyt w Polsce. I będziesz wiedział. Myślę, że nie będzie wielkim zaskoczeniem, jak wymienię tutaj Kłebę, Ostrego, Taco Hemingwaya, Palucha. No. Także to nie jest, że według mnie. To są liczby. Tutaj akurat nie ma domniemania. Dlaczego Bigog? Nie Bigog, tylko Bikok. Przez K. Bikok dlatego, że było to jedno z pierwszych słów wypowiedzianych przez naszego syna. Jak lecieliśmy gdzieś na wczasy, to w Sasie dają taką malutką maskotkę dostał. I Oskar nie wiedział, jak ją nazwać i ją nazwał Bikok. I tak zostało. I daliśmy psu na imię Bikok. Czy wziąłbyś udział w ewentualnej kolejnej edycji Żywego Rapu jako juror? Zależy, czy by ich było stać na mnie. Nie no, wziąłbym. Myślę, że byłoby spoko opcja i zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Myślisz, że moda na rap przeminie? Obecnie najwyraźniej zjawisko się nasila i pojawiają się nowe odmiany rapu. Czy w ogóle coś może zastąpić rap, czy też jedynie można się spodziewać mody na jakąś nową jego wariację? No to jak z muzyką, mordo, no to są takie, wiesz, sinusoidy, myślę. Teraz jest hype na rap znowu, jest kolejne jakby odrodzenie hip-hopu w Polsce, tak jak było parę lat temu, była później cisza, teraz jest znowu forma zwyżkowa, przeje się, zejdzie na dół, pojawi się coś trochę nowego, no tak to sobie lata. Moda na rap może nie minie. Pojawią się jakieś inne wariacje jeszcze. Może coś zastąpić rap, oczywiście. Chociaż akurat nie sądzę, bo tutaj jest taka rapowa branża mocno wpływa tutaj na młodzież. Także myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Ciężko jest to przewidzieć. Co sądzisz o bifach? Czy to nie jest zabawne, że dorośli ludzie wyzywali się w kawałkach? Wiesz co, mordo, od czasu jak zacząłem robić Radio Jurkowski i skupialiśmy się tylko na bifach, to słuchając tego, jak byłem małolatem, to się tym jarałem i to mnie faktycznie fascynowało. Teraz jak tego słuchałem, mówię sobie, kurwa, pogadajcie, no. Normalnie, nie róbcie szopki. Także no, z tymi bifami to tak jest, że no, im starszy człowiek, tym chyba już się tym nie emocjonuje. Ja już chyba bym się nie potrafił emocjonować bifami. No chyba, żeby jakieś taki naprawdę mocni gracze by wjechali i tam o coś by chodziło tylko, a nie o wyświetlenia i o zbicie fejmu przed wydaniem nowej płyty. Czy uważasz rap za sztukę, czy bardziej za sport? Oba. Myślę, że i sztuka, i sport.
Kto był bardziej za powrotem do Polski, ty czy żona? I jak to jest z odzwyczajeniem się od pewnego poziomu życia? Na przykład za granicą nie musiałeś patrzeć na nic, a tu trzeba. No zajęło to nam trochę czasu, powiem szczerze, bo faktycznie w Norwegii pracując w jakiejkolwiek pracy po prostu nie martwisz się o pieniądze. Nie musisz patrzeć ile co kosztuje. Możesz sobie co miesiąc kupić nowego iPhone'a i nie ma z tym żadnego problemu. Możesz też oszczędzić te pieniądze po prostu też nie odczuwając tego za mocno. Także ta zmiana była dosyć mocna, no ale przygotowywaliśmy się na nią mentalnie dosyć długo i nie było to dla nas wielkim szokiem. Zwłaszcza też, że nie prowadzimy jakiegoś trybu życia, że musimy mieć wszystko najdroższe, najlepsze i codziennie w innej restauracji i tak dalej. Raczej staramy tutaj zdroworozsądkowo do tego podchodzić. A za powrotem do Polski była bardziej moja żona. Jej dużo mniej odpowiadał klimat Norwegii i ten depresyjny klimat, deszcze. Ona dużo bardziej chciała wracać. Ja to cały czas wstrzymywałem. Ona tak naprawdę 3 lata wcześniej czy 2 lata wcześniej już chciałaby wrócić. Ja jako tutaj głowa rodziny powiedzmy stwierdziłem, że no nie, jeszcze musimy troszkę poczekać, żeby ten powrót był mniej bolesny i mniej odczuwalny. No i myślę, że wyszło wszystko tak, jak wyjść powinno, a nawet lepiej. Polisz kanapkę z masłem czy z margaryną? Masło always. Jak oceniasz współpracę z organizatorami festiwali, które prowadziłeś, miałeś stoisko z Fifką? Stary, no nie zdarzyło się jeszcze tak, żebym mógł powiedzieć złe słowo. Także jak do tej pory, same propsy. I dla Fresh and Dope, i dla Hip Hop Campu, Polish Hip Hop Festival, mimo że jeszcze razem nie robiliśmy takich grubszych rzeczy, to myślę, że też będzie mega. Robimy wspólnie dobre rzeczy, myślę, i to nie może się nie udać. Stary, weź mi wytłumacz, dlaczego Jurkowski i dlaczego Hip Hop od nazwiska Ryu. Nie masz planów nagrywać swoich numerów w swoim pięknym, zrobionym studiu? Swoich nie, czyjś może tak w przyszłości. Na początku chyba za bardzo poleciałem skrótami, więc teraz spróbuję nieco szerzej. A propos obiektywności, to mocno wiąże się z tym, co powiedziałeś na temat częstego propsowania niż hejtowania z twojej strony. Wcześniej każdy twój komentarz, który był jakąś krytyką, zawsze był podparty kilkoma argumentami. Widać było, że starasz się patrzeć na sprawy z różnych stron. Teraz zdarza się, że po stwierdzeniu nie podoba mi się, ucinasz temat. Mordo, wiesz dlaczego? Bo o wielu sprawach już po prostu gdzieś mówiłem. Na początku każda opinia moja jakaś, to była pierwsza opinia moja na dany jakiś tam temat i gdzieś to rozszerzałem. Teraz już no nie chcę mi się powtarzać po raz 30, że nie wiem, Kas Bałagany czy Mabyn, bo gdzieś tam też takie pytanie było a propos tam użytkowników ślizgu. To czekajcie, wyciszę telefon. Że z forum ślizgu mam mnie za ignoranta, bo nie propsuję króla rapu. Bo sprawdzałem, postarałem się, ile mogę o tym mówić. Wiesz, ja o rapie mówię cały czas. Łatwo jest komuś wypomnieć, że o, tego nie powiedziałeś. Stary, ale ile rzeczy ja już powiedziałem. Ja nagrałem tyle odcinków o rapie, tyle się nagadałem o rapie, co nikt w Polsce. Może ty tego nie widziałeś, ile takie masz odczucia. Dlatego też tutaj staram się ci to jakoś wytłumaczyć. Ale no nie wydaje mi się po prostu, wiesz, no są raperzy, którzy ci nie siadają, mimo że przesłuchałeś ich 2, 3, 4 płyty, no ile mam słuchać, żeby ktoś tam, żeby forum, czy żeby jacyś użytkownicy, czy psychofani jakiegoś rapera będą mi cały czas wmawiać, że słuchaj, musisz go posłuchać, musisz się przekonać. No nie przekonam się czasami, no staram się jak mogę i tak mam bardziej otwartą głowę jak większość tych słuchaczy, którzy uważają swojego jednego rapera za kozaka, a tych wszystkich, których ja wrzuciłem do top 10 za gówno i nera. Myślę, że mam dużo bardziej otwartą głowę, od nich jestem mi bardziej obiektywny jak oni. Fakt faktem, ostatnio nie ma faktu faktem, mordo, ty. Fakt faktem, ostatnio twoje oceny częściej kończą się na stwierdzeniu w stylu jak ja tak uważam i tak jest dobrze, stąd ten narcyzm i egoizm. Nie, nigdy nie używam mordo stwierdzenia ja tak uważam i tak jest. Mówię o tym, że to jest moja opinia i tyle, nie uważam, że coś jest i że to jest prawda objawiona. Także no nie zgodzę się tutaj z tym argumentem. Jurek, mam do ciebie pytanie. Mianowicie w pytaniu Old School vs New School wybierasz tę pierwszą. Dlaczego? Zauważyć można zdecydowanie, że od kilku miesięcy zdecydowanie na swoim kanale promujesz nową szkołę, a wręcz trapowe brzmienia. Old School nie kończy się na starym Sokole czy Pei. Obecnie klasyczny hip-hop styl ciągnie m.in. polska wersja Mała, Rufus, Dixon czy Dudek. Zatem słuchasz jeszcze takie muzyki obecnie, czy dla ciebie Old to było to co kiedyś, a nie klasyczne brzmienie grane także obecnie? Będę wdzięczny za odpowiedź. Rapman, wiesz co? Dodam do tego jedno pytanie, ok? Tom Celej tutaj jeszcze mówi o zakłamaniu w rapie, mówi tutaj o SB, że oni raz tak, raz tak. I tutaj jest taki zarzut delikatny, ale najśmieszniejsze jest to, że ty ich propsujesz. Wrzucasz w topki na podium. Gustaw najlepszym twoim zdaniem kawałkiem, a na pytanie New School czy Old School odpowiadasz Old School. Niespójność dużą widzę u ciebie. Mordo, to, że mu odpowiadam, jeżeli mam wybrać pomiędzy New School a Old School, wybieram Old School, no bo ja się na tamtej muzyce wychowałem. Teraz nie słucham takiego rapu, jakbyś może siedział ze mną dłużej, byś przebywał na No Name Alertach, byś spędzał więcej czasu i jakbyś uczestniczył w tych odcinkach, wiedziałbyś, bo ja tam często z ludźmi o tym rozmawiam.
zastanawiam. Oczywiście zawsze wybiorę old school, no bo w tym siedzi, tam jest moja dusza i ja takie rzeczy uwielbiam. Ale no słucham new school, oczywiście, że tak. To nie jest tak, że nie słucham i będę propsował Gustawa i będę propsował kawałki Białasa z Klubu na Fide jak Ganges czy Solara płytę, bo uważam, że to jest kozak muzyka jak na te czasy i potrafię się na to otworzyć i nie jestem taki, że ostry to tylko z ABC, a że tylko Płomień 8.1 i nic więcej się nie liczy. Nic z tych rzeczy. Tak jak Aldo dziś fajnie w wywiadzie powiedział, ostatnim pisanym, że on też jest wychowany na old schoolu i to jest dla niego muzyka jakby najbliższa jemu sercu, ale to nie znaczy, że nie może trapowych numerów słuchać i nie mogą mu się one podobać. Także to jest chyba normalna rzecz, że nie jesteś zamknięty i jednowymiarowy. Ta niespójność wydaje mi się złym słowem, bardziej to jest wielowymiarowość i że słuchasz różnych rzeczy po prostu. I to, że wybieram old school, bo się na nim wychowałem, nie znaczy, że nie mogę spropsować new schoolu, i bo w takiej muzyki słucham obecnie bardzo dużo, więcej niż old schoolu zdecydowanie. Kiedy kolejne spotkanie Jurkowski Crew w Trójmieście? Juru, bracie drogi, 22 lutego, protokultura, moje urodziny, przepiękna impreza. Zapraszam serdecznie, wstęp wolny, zagrają tutaj moje ziomeczki serdeczne, takie koncerty, DJ-e, wszystko będzie się działo. Link masz w opisie do tego wydarzenia. Tutaj graficzkę wam pokażę, żeby was zajawić po prostu tylko. 22 lutego w protokulturze Gdańsk. Zapraszam cały Jurkowski Crew i nie tylko. Do zobaczenia. No i tak, i tym optymistycznym akcentem, zapraszając was na moje urodziny, kończymy te Q&A. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na kolejne pytania koniecznie na jurkowski.com. Priorytetowo będą sprawdzane. No i tutaj pod tym filmem oczywiście wrzucajcie swoje propozycje, swoje pytania. Na wszystkie pytania, które nie odpowiedziałem, napiszcie jeszcze raz tutaj. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie w moje sociale, żebyście wszystko widzieli, żebyście byli na bieżąco. Jurkowski.com koniecznie. I do zobaczenia wkrótce. Pozdro.